Z Marcinem Koniecznym, po tym jak wygrał dzisiejszy dystans 1/4 Ironmana w Mrągowie. Marcin, gratulacje. Jak tam przebiegał twój wyścig? Dziękuję bardzo. No, pływanie bardzo dobre. Wydaje mi się, że trochę krótsze po tym dość niespodziewanym początku. No, potem bardzo dobry rower. Goniłem, aż dogoniłem. Dość niebezpieczna kostka, no, ale wszyscy, którzy jeździli wczoraj na objeździe trasy, to wiedzieli, że tak będzie. Ten deszcz na pewno też nie pomagał, no a potem już na biegu to się puściłem. No, absolutnie chciałem masakrycznie mocno pobiec, no i wydaje mi się, że mi się udało. No, wydaje się, że tak. Powiedz, co się stało swoim palcem. Tak masakrycznie biegłeś, że... No, tam był jeden taki odcinek po lesie, trochę tak jak w Sierakowie. Apeluję do wszystkich organizatorów, że bieganie po lesie w triatlonie nie jest najlepszym pomysłem. Chyba, że w MTB triatlonie. No tak, chyba, że oczywiście, że w MTB triatlonie. No i tam lekko podkręciłem jednego paliczka, no i teraz mam obłożone to lodem, ale w trakcie biegu, wiadomo, adrenalina, nie czułem nic, także wszystko jest gites. Dobra, do przodu. Powiedz, jak teraz ta kontuzja stopy wkomponowuje się w twoje przygotowania do maratonu na jesień? No i tak jadę teraz do Szklarskiej Poręby trochę odpoczywać. W związku z tym mam nadzieję, po pierwsze, że to nie jest nic poważnego. Mam to obłożone lodem. Żona będzie kierowała dzisiaj, bo jedziemy do Szklarskiej. Ten tydzień trener Sidor rozpisał mi tak, żeby odpoczywać raczej. Prawdziwy trening zaczniemy tak naprawdę za 2 tygodnie. No to mam nadzieję, że to wszystko wtedy będzie w porządku. No dobra, gratulacje w takim razie. Trzymamy kciuki. Ile będziesz atakował w tym maratonie? No, chciałbym poprawić ten beznadziejny wynik z Warszawy. 2,29 to jest mój cel. 2,29 to jest twój cel. No dobra, czyli czekamy, aż zaczniesz biegać jeszcze 3-0 w Ironie i to już będzie zupełnie super. Dobra, dziękuję. Trzymamy kciuki. Dzięki.